Nieśwież to jeden z najważniejszych kierunków turystycznych na Białorusi. Służy ku temu i jego położenie w samym centrum kraju, blisko do głównych tras i mnóstwo zachowanych zabytków i niezwykle bogata historia. To niewielkie, prowincjonalne miasto stało się w drugiej połowie XVI wieku jednym z najnowocześniejszych i najzamożniejszych w całym Wielkim Księstwie Litewskim. Wzrost znaczenia Nieświeża związany był bezpośrednio z osobą księcia Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła o przydomku Sierotka. Jak pisali współcześni, Sierotka chciał w centrum Sarmacji zbudować prawdziwe Włochy. I rzeczywiście, plany Sierotki oparte były o najnowocześniejsze wtedy wzorce włoskie. Nakazał on przebudować Nieśwież, wytyczając nowe, regularne ulice zgodnie ze specjalnie rozpracowanym dla tego planem generalnym. Symbolem tamtych zmian był ratusz, zbudowany w 1596 roku. Potwierdził on wizualnie nowy status Nieświeża, który od 1586 roku miał prawo magdeburskie nadane przez króla Stefana Batorego, a także herb z czarnym orłem Radziwiłłów i 10 liniami skośnymi. Od tegoż 1586 roku Nieśwież był centrum ordynacji, to znaczy dużych, połączonych dóbr ziemskich, które zawsze należały do najstarszego męskiego członka rodziny, a poza tym nigdy pod żadnym pozorem nie mogły być podzielone. Budowę ratusza sfinansowali mieszczanie. Zaprojektował go słynny włoski architekt Jan Maria Bernardoni, który został zaproszony do Rzeczypospolitej przez Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła Sierotkę. Tu osiadł i tu zaczął rozpowszechniać idee wczesnobarokowe w architekturze. W ciągu wieków ratusz zmieniał swój wygląd, między innymi tracił część wieży z hełmem, ale w XXI wieku po gruntownej rekonstrukcji uzyskał wygląd zbliżony do pierwotnego. Można w nim odnaleźć elementy zarówno późnorenesansowe, jak też barokowe. W okresie magdeburskim, czyli przed 1836 rokiem, kiedy skasowano samorządność, nie tylko urzędowali tu burmistrz i magistrat, ale też odbywały się sądy, znajdowała się waga miejska, znajdował się skarb miasta, arsenał, a wysoką wieżę wykorzystywano dla obserwacji terenu, m.in. do szybkiego lokalizowania pożarów albo żeby zobaczyć z daleka nadciągającego wroga. Oprócz tego ratusz był dookoła obudowany kramami kupieckimi. Miasto Radziwiłłów było umocowane, otoczone wałem, rwem i murami. Trafić do miasta można było przez jedną z kilku bram. Do dnia dzisiejszego zachowała się tylko jedna, brama Słucka. Jest to nie tylko jedyna brama miejska przełomu XVI i XVII wieku w Nieświeżu, ale też jedyna taka brama zachowana na całej Białorusi. Początkowa była to brama warowna z wieżą, ale w XVIII wieku, kiedy w tej części miasta mury rozebrano, bramę przebudowano w stylu barokowym. Nabyła ona opływowych kształtów, uzyskała masywne przypory. Na dolnym poziomie bramy znajdowała się straż oraz pracował urzędnik, który pobierał cło od każdego, kto wchodził lub wjeżdżał do Nieświeża. Na górnym poziomie znajdowała się kaplica z obrazem Matki Bożej, który był uważany za cudowny. Podobno przeniesiono go po 1760 roku z kaplicy zamkowej, a tutejszy lud otaczał obraz wielką czcią. W drodze do zamku Radziwiłłów nie sposób nie zwrócić uwagę na jedno z najważniejszych dzieł wspomnianego już architekta Jana Marii Bernardoniego, poezyjski kościół Bożego Ciała z 1586 roku. Świątynia ta uważana jest za pierwszy przykład baroku sakralnego w całej Rzeczpospolitej. Była to pierwsza bazylika przykryta kopułą i posiadająca fasadę barokową. Można powiedzieć, że ten kościół otworzył epokę baroku w kraju. Jak wiele innych kościołów jezuickich, ten był wzorowany na macierzystym kościele zakonu rzymskim Il Gesù. Co ciekawe, by zbudować ten kościół, wyburzono zupełnie nową, zbudowaną dopiero 5 lat wcześniej świątynię, tylko dlatego, że była już niemodna i nie odpowiadała nowym trendom w architekturze. Choć z zewnątrz kościół jest prostszy od późniejszych prac Bernardoniego, wewnątrz zachwyca malowniczymi freskami z lat 50. XVIII wieku, wykonanymi już w stylu późnego baroku, po tym jak oryginalne wnętrza zginęły w czasie potopu szwedzkiego. Autorem ich, a również obrazu Ostatniej Wieczerzy w ołtarzu głównym, jest Ksawery Dominik Heski, który przez 36 lat aż do śmierci nieprzerwanie był malarzem nadwornym Radziwiłłów. Tym, co przyciąga do Nieświeża największe tłumy turystów, jest dawny zamek Radziwiłłów,
położony na malowniczej wyspie, niegdyś już poza granicami miasta. Jest to jeden z kilku zabytków białoruskich wpisanych na Światową Listę Dziedzictwa UNESCO. Pierwszy zamek murowany powstał tu w XVI wieku, a zaprojektował go tenże Jan Maria Bernardoni. Początkowo były to trzy osobne budynki, które dopiero z czasem w trakcie kolejnych rekonstrukcji połączyły się w jedną bryłę. Był to też nie tylko zamek rezydencja, ale też zamek twierdza z garnizonem, umocowany zgodnie z najnowocześniejszymi wtedy pomysłami inżynierów europejskich. Podstawowym elementem obrony zamku był wysoki wał ziemny. Miał on chronić zabudowania wewnątrz od ostrzału z zewnątrz w czasie oblężeń. Bastiony zamku były idealnymi miejscami dla umieszczenia artylerii, którą zamek niedźwiecki mógł się szczycić. Na każdym takim bastionie, przygotowując się do obrony, obrońcy umieszczali jedną ciężką armatę i dwie, trzy lżejsze, a na wałach pomiędzy bastionami jeszcze jedną, dwie lub trzy armaty, zależnie od tego, ile mieli do dyspozycji. Dodatkowym elementem obrony zamku był dolny wał wzmocniony murem. Nie pozwalał on wrogowi szybko przedostać się na drugą stronę i szturmować górny wał. Równocześnie mur był tak niski, że nie dało się go zniszczyć z armat, strzelając z daleka, z pozycji wroga. Dzięki temu zamek Nieświerski był bardzo trudny do wzięcia. By go szturmować, potrzebne były długie i trudne roboty saperskie. Taki system obrony był niezwykle nowoczesny dla przełomu XVI i XVII wieków. Powtarzał on dokładnie te wzorce, które Radziwiłł Sierotka widział w czasie swoich podróży do Włoch. Zamek Nieświecki przez długie lata był jednym z najdoskonalszych na Litwie. Nie brakowało tu artylerii i zawsze stał tu garnizon, dzięki czemu udało się przetrwać oblężenia wojsk moskiewskich w 1654 i 1659 roku. Dopiero Szwedzi w 1706 zdobyli zamek i to bez walki, po czym wysadzili w powietrze jego potężne bastiony. Z czasem zamek w Nieświeżu stracił swoje znaczenie obronne, ale do dziś jest symbolem bogactwa, zamożności, ambicji i wizjonerstwa rodu Radziwiłłów.